Cześć, witajcie w kolejnej części EVE Online. W tym odcinku machniemy ostatnie misje siostrzyczek, czyli chapter 7. I zobaczymy, co nas czeka dalej. Także zapraszam do oglądania. Stranger's Face. Swoją drogą się zastanawiam, czy jeżeli bym dokonał innych wyborów, bo tam w kilku misjach można było wybrać, tak, konkretny jakby rodzaj misji. Mieliśmy tam dwie, trzy do wyboru. Czy wpłynęłoby to na zakończenie, tak? Chapter 7 początkowo nas niczym nie zaskakuje. Standardowo przewieźć z miejsca A do punktu B. Tam przed chwileczką mogliście widzieć, wożę ze sobą skanery, tak? Probe Launcher i Data i Relic Analyzer. Próbowałem się trochę w to bawić, ale przyznam się bez bicia, że raczej z miernym skutkiem. Faktem udało mi się na trzecim poziomie zeskanować, czy jak to się tam nazywa, relikt. Chodzi mi o tą minigierkę, tak, z node-ami, co mamy. Ale przyznam się szczerze, że więcej szczęścia niż rozumu, po prostu na farcie poszedłem, tak. Za to trochę mniej farta miałem ze swoim zapasowym Gnosisem, którym stwierdziłem, że polatam i będę skanował. I tak patrzę sobie, jest Combat Site. Mówię, zajebiście, to lecimy zrobić zadymę. Był to na pewno hajsek. Niedaleko skok, góra 2 od lokacji startowej. Mówię, no co mi się złego może stać, nie? No i stało się. Rozdupczyli mi mojego Gnosisa. Zaskoczyli mnie siłą ognia. Spanikowałem jak mała dziewczynka i zamiast skupić się na walce, to próbowałem się wycofać, zwiać jak to woli. Ale mieli siatkę, także zarzucili siatkę na mnie. Leciałem może tam jedną dziesiątą swojej prędkości. Tarcza schodziła jak wściekła. Ale mówię, zapewne gdybym nawiązał walkę z nimi, miałbym szansę przeżyć. Nie mówię, żebym przeżył, ale miałbym szansę, ponieważ no tam dwóch, trzech udało mi się zniszczyć, nim mnie rozdupczyli. I to wycofując się, także no mogło się skończyć to inaczej. Niestety brak doświadczenia dało sobie znać i skończyło się jak się skończyło. No ale co? Szczęście w nieszczęściu, że rozwalili tylko statek, tak? Że nie straciłem klona, który no ma zamontowane implanty. Może nie jest to jakoś bardzo dużo, ale około 50 milionów mnie to kosztowało, więc strata by była dotkliwa. Teraz stwierdziłem, że podszkolę się trochę. Teraz wam powiem dokładnie, bo gdzieś to sobie zapisałem. Wyszkolę skille pod Astero. Jest to dość droga fregatka, ale
bardzo fajne atrybuty ma do skanowania i jeżeli gdzieś tam na poważniej chce zająć się skanowaniem, myślę, że to będzie dobry wybór. Niestety, no, jest dość drogą fregatą. Nie tylko chodzi mi tu o cenę samej fregaty, ale także skilli. Tam musiałem kupić kilka skilli po 5 milionów chyba każdy. No i kwestia wytrenowania tych skilli, no to też jest jakieś 4-5 dni. Faktem, samą fregatą mogę już latać, nie? To nie jest tak, że nie mogę jej używać. Ale żeby faktycznie czerpać ze wszystkich jej bonusów, muszę jeszcze kilka dni się podszkolić. Co, no moje drugie konto cały czas bawi się w spedytora od 2 chyba dni, przewodzi non-stop statki, tak, z systemu początkowego, startowego do mojego nowego miejsca zamieszkania, że tak się wyrażę, w bazie korporacji. Robię to na autopilocie, po prostu lenistwo, nie chce mi się klikać, nie? Dobra, skończmy tą misję. No i co? I muszę polecieć teraz, żeby móc dalej pogadać, jakby nie mogła mi dać od razu, tak, tej misji. W ogóle tu się coś dziwnego stanęło. No, się wyskoczył mi jakiś koleś właśnie. Ten... A, widzicie. Nie wiedziałem skąd, tak z dubska mi... nie zauważyłem tego wcześniej, dopiero na końcu materiału, że wyskoczył mi ten koleś od Distribution. Myślałem, że to jest jakaś dalsza część siostrzyczek. Się okazuje, że to jest jakby zupełnie osobna linia questów. No dobrze, no to już wiem, jestem w domu. Także zapewne po siostrzyczkach polecimy jego misję. Tu mamy 4 skoki. Nie będę was zamęczał, sobie tutaj skipniemy. Ja. Magia kina. 5 minut zaklęte w 5 sekund. Dobrze, jesteśmy w systemie docelowym. Lecimy do bazy się dowiedzieć, czego dziad od nas chce. A właśnie, wracając. Jeśli chodzi o przenoszenie moich gratów z jednej bazy do drugiej, trochę już wspominałem o tym w poprzednim filmie. Niestety transportowce, tak samo jak i destroyery, czyli moje katalysty, zajmują 20 tysięcy metrów sześciennych przestrzeni załadunkowej. Ja w statku mam tylko 30. Katalystów mam 4, transportowców chyba miałem 3, także to już jest 7 skoków. Nie 7 skoków, 7 przelotów. Po 22 skoki każdy. Dodatkowo mam jeszcze tam całkiem sporo mniejszych statków, no ale one na szczęście nie zajmują aż tak dużo.
więc upycham je razem z pojedynczymi sztukami transportowców. No ale myślę, że około 10 przelotów może mi to zająć. No jak łatwo policzyć, 10 przelotów, 2 godziny, bo liczę każdy, ponieważ no w jedną i w drugą stronę, no to mamy 20 godzin. No nie siedzę przy grze tyle czasu, no niestety praca i życie prywatne nie pozwala. W sumie może istety, ponieważ bez tego ani nie miałbym na czym nagrywać, ani gdzie mieszkać, nie? Także zarówno praca, jak i jakieś tam życie prywatne jest, myślę, mile widziane, chociażby żeby nie zwariować. Ale liczmy, że po 4 godzinki, tak, będę siedział przy grze. No to mamy jakieś 5 dni latania w to i z powrotem. Tutaj się troszeczkę zakręciłem. Nie wiedziałem, gdzie tą babę mam zawieźć. Na szczęście odnalazłem się. Czasem wystarczy po prostu przeczytać to, co jest w misji, nie? A nie strugać tutaj cwaniaka i na wariata lecieć. Machłem tu małe cięcie, bo zamiast oczywiście przeczytać, że mam zabrać na statek tą gościówkę, to sobie poleciałem do jakiegoś wymyślonego przez siebie celu i okazało się, że muszę wracać. Z drugiej strony też nie przypuszczałem, że statek będzie zadokowany przy tej strukturze. Zlałem temat jako no jakaś stacja, tak? No. Bardziej poszukiwałem pojemnika lub czegoś takiego, tak jak mam w większości misji. A tu proszę. Statek jak byk, czekający na mnie. Mam nadzieję, że nie mieli zbyt dużego opóźnienia przeze mnie, tak na marginesie. Wkurza mnie to, że z jakiegoś magicznego powodu rozłącza mi mikrofon w trakcie jak gram. Nie nagrywam bezpośrednio z gry, tylko nagrywam osobną ścieżkę dźwiękową, żebym mógł ją trochę podgłośnić, ściszyć, no wiadomo. I zaczyna się nagrywać OK, a później jest cisza. Muszę temat ogarnąć, no. Nie wiem, czy przez to, że po przełączeniu aplikacji po prostu dzieje się tak, że inna aplikacja przejmuje władzę nad mikrofonem, czy komputer przestaje go widzieć? Nie wiem, no. Spróbujemy temat ogarnąć. Ewentualnie może spróbuję, tutaj mnie zaintrygowały te statki. Bardzo mocno się zastanawiałem nad ich rozwaleniem, ale
No nie chciałbym drugiego Gnosisa stracić, tak? By się okazało, że Concord się do mnie dobrał i po frytach by było. Nagrywałem wbudowanym programem, straszny szum miałem w tle, nie wiem czy, ale możliwe, że to było spowodowane tym, że miałem mikrofon przez USB podłączony. Muszę spróbować nagrać krótki filmik, przetestować sprawę. Może się okaże, że będzie to trybić. Oby. Ewentualnie zawsze mogę spróbować nagrywać na pulpicie rozszerzonym, tak, żeby mieć podgląd, czy mikrofon zbiera głos, czy zbiera ciszę, nie? Tu się przygotowałem na większą rozróbę. A chłopaki po prostu poznikali. Mam swoje drobne mieszaństwo. Kurde, jest tu tyle statków, które mi się podobają. A jeszcze nie znalazłem sposobu. Właśnie, jest to w sumie pomysł na kolejną serię, czy kolejny film. Jak tutaj zarabiać, bo... kopiąc podstawowe skałki, tak jak kopał mój Alcik, kiedy... nie bawił się w tirowca. Zarabiałem jakieś 1,5 miliona na rudzie, tak? W godzinę. Nie najgorzej w sumie, nie? No... ale... 1,5 miliona to jest żaden pieniądz w tej grze, zauważyłem. Kto wie, jak... będzie, kiedy będę mógł zbierać lepsze, tak, minerały. Mówię, no chwilowo kopanie odeszło w zapomnienie przez to, że bawi się w transportowca, musi przewieźć kilka rzeczy. No ale się chłop cały czas dzielnie szkoli. Teraz widzę reprocessing 4 robi. Czyli przetwarzanie. Później wchodzą jakieś simple ore processing. Tak patrzę, że za niedługo będziemy mogli. O, już możemy. No to ice harvesting 4 będzie. W zasadzie z Omega Minera. Czekajcie, zaraz zerknę dokładnie. Tak, Omega Miner. Do tego zmierzam, żeby wszystkie skille mieć z Omega Minera. Jest to jakaś tam podpowiedź dla mnie, co muszę rozwinąć. Generalnie wszystkie trójki mam. Zostało mi kilka czwórek do rozwinięcia i dwie piątki.
A później tam jest kopanie dronami jeszcze, no ale póki co nie planuję. Docking permission requested. Docking request accepted. Więc można powiedzieć, że mamy tak. Machniemy tego reprocessing. Będzie zrobione. Dobrze, ale wróćmy do naszego mina. O, tutaj standardowo wyczyścić kosmos ze śmieci. Więc grzejemy działa i lecimy. Prawie z katalystem sobie piątkę przybiliśmy czyimś. W sumie dobrze, nie? Że nie można się tutaj... Nie ma kolizji ze stacjami czy innymi statkami, bo byłoby słabo trochę. Tutaj chłopaki padają jak muchy. Tak nasłuchuję, czy nie słychać klikania w tle, bo mam mechaniczną klawiaturę przy mikrofonie, ale chyba jest ok. Ten obóz mi tu trochę tarcz zjechał. Na szczęście był w pojedynkę, więc zbyt dużych szans nie miał. W sensie w pojedynkę z tych większych statków. Tych piździków oczywiście nie liczę, one padały praktycznie na hita, jak widzieliście. Tutaj rozważałem pozbycie się wpierw eskorty, ale pomimo, że mieli rakiety, większe zagrożenie uważam stanowił właśnie nasz główny cel. Z drugiej strony no jest w miarę easy, tak? Tarcze jeszcze stoją, więc wciąż się jeszcze nie przejmuję. Zobaczcie, a tutaj nie znikli. Dobrze, tu już jest dość dużo zbieractwa, więc tutaj sobie skipniemy. Także do zobaczenia za chwileczkę. Takie zbieranie niby chwila, a 10 minut zajmuje. Pamiętajcie tylko, jeżeli by był jakiś problem z tą misją lub byście robili na podstawie tego, co ja tu nagrywam,
żeby zabrać tego Christ sama jakiegoś tam. On gdzieś tam sobie lata w którymś wraku. Czy kontenerze, już nie pamiętam. Wobec tego, no nie skończycie misji, nie? Ja już go mam w kontenerze, także spokojnie mogę wracać. Zresztą najprawdopodobniej nie pojawi wam się możliwość tak zadokowania, jeżeli go nie weźmiecie. Tak przy okazji wpadł mi do głowy pewien szalony pomysł. Żeby kupić implanty mojemu altowi, bo w końcu skoro się szkoli na górnika, to... Niech będzie wydajny chociaż. Docking permission requested. Docking request accepted. Tutaj właśnie mamy do wyboru jedną ze ścieżek. Nie wiem, czy wybranie innej dałoby inną końcówkę. No ja tutaj generalnie pochodzę tak z Galente, więc wybrałem tą drogę. Za kilka miesięcy może, jak będziemy robić ponownie IF, bo chyba co 3 miesiące można to robić, spróbujemy pójść inną ścieżką. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ciekawe, czy można gdzieś kupować statki od NPC-ów. No bo z graczami wiadomo, różne te ceny są. Dobra, 3 skoki. Także widzimy się za chwilę. Zdradzę wam tylko, że po drodze nic ciekawego się nie wydarzyło, także... Bez sensu, żeby siedzieć i się patrzeć w kosmos. Pomimo, że jest całkiem ładny, nie? Trzeba przyznać. No i jesteśmy we właściwym systemie. Czyli mamy pozamiatać gościem podłogę, krótko mówiąc.
Zaskoczyło mnie to troszkę, że zobaczcie, mamy tu już jakieś wraki, tak? Dwa, no dość blisko stacji walka. Chłopak chyba się wkurzył i zaczął rozwałkę przy stacji robić. Szczęście, no tak jak cały czas powtarzam, przeciwnicy póki co w tych tory misjach nie są jakoś specjalnie wymagający. Nie wiem czemu ja na Combat Side trafiłem właśnie na gości, którzy nie dość, że mnie zdołowali, to jeszcze mnie rozdupcyli. Możliwe, że trafiłem akurat na eventowego, też jest to prawdopodobne, ale mówię, żałuję, że tego nie nagrałem. Zobaczcie, pan Dagan lata czymś takim jak my. Generalnie dwa Gnosisy się łoją po mordach. Ja uważyłem to, co chcieliśmy w którymś z wcześniejszych odcinków sprawdzić. Rakiety się ładują automatycznie. Po wystrzeleniu ostatniej zobaczcie, że te dwie pierwsze mi się automatycznie załadowały. Także musi być przełączone na... tak, żeby było napisane Set Auto Reload Off. Jeżeli tak będzie się wam wyświetlało, jest wszystko ok, będą się przeładowywać same. O, zabieramy naszego przyjaciela i pozostało pozbierać złom. Także do zobaczenia za chwileczkę. W waszej rzeczywistości minęło kilka sekund, w moim świecie prawie 20 minut. Cały złom mamy pozbierany. Łebka mamy zabranego, więc możemy powoli się zawijać. Jak tylko wpadnę na to, żeby włączyć salvagera, nie? No zobaczcie, co ja tu odwalam. Stoję, patrzę się i się zastanawiam, czemu to tak długo trwa. No czemu? Bo Glidek doleciał do
Galenta, tylko że zapomniał Salvagera odpalić. Niestety to są właśnie minusy nagrywania po nocach, kiedy człowiek no, jest rozkojarzony i zmęczony. Tutaj właśnie macham na tym challenge'u. Zastanawiałem się, czy zabijanie łebków z misji ze storyline zaliczy nam też challenge'a. Okazuje się, że też całkiem fajnie zalicza challenge'e. Nie trzeba jakoś dodatkowo lecieć i co? I szukać tak bójki gdzieś w kosmosie. Wystarczy ze storyline'a kogoś ubić i też zadziała. Dobrze, skończę swoje cierpienia. Trochę to trwało, nim się połapałem, że nie mam włączonego. Tylko, że no też jest inna sprawa, bo w momencie, kiedy przestaję walczyć, tylko sobie zbieram tak, to przyjmuję pozycję horyzontalną na łóżku, zapalam fajeczkę i sobie po prostu przeklikuję, więc akurat w tym momencie joystick mi zasłaniał część ekranu i nie widziałem nawet, że mam go wyłączonego. No ale mniejsza z tym. Wiecie co? Właśnie wspominałem o implantach, że chcę kupić na swoim alcie. I co się okazało? Doleciałem do stacji początkowej. I wszystkie implanty były do kupienia. Wszystkie 5 implantów kupiłem na jednej stacji. Do tego jeszcze wszystkie generalnie były 2/3 ceny tego, co płaciłem na moim mainie, tak? Grając. No weź tu się człowieku w dupę nie ugryź. Kwestia 3 dni? Chyba nawet nie. Może powinienem mainy, co? Zamienić. Coś mi się mocno wydaje, że mój alt ma jakieś dużo więcej farta niż ja na swoim mainie, nie? Dawno nie widziałem w sumie mostu kosmicznego. I chyba pierwszy raz w trakcie całej rozgrywki się dobrze do niego w miarę ustawiłem. Dostarczyć łba do więzienia i nic nie robić, tak? Znaczy się w sensie, że nie strzelać. Thank you.
na wszelki wypadek lepiej się trochę odsunąć, nie? Jakby coś miało pierdyknąć. Zauważyłem właśnie, że są tu komandorzy, no komandorzy ze wszystkich frakcji. Także no, zastanawiam się, czy jeżeli bym wybrał na przykład inną frakcję, to by się nie zmieniło najprawdopodobniej, ponieważ no, w zakończeniu mamy wszystkich. Całkiem fajnie, podejrzewam, te battleshipy by mi z dupy jesień średniowiecza zrobiły, jakbym tu coś próbował sapnąć. No i co? No i nic. Tak naprawdę nie spodziewałem się może jakichś wielkich wodotrysków, jeśli chodzi o zakończenie scenariusza Sisters of Eve. Ale spodziewałem się czegokolwiek. A tutaj mogę sobie co najwyżej close nacisnąć i tyle. Także no, tym smutnym akcentem chyba zakończymy ten odcinek. A w następnym spróbujemy misję tego łebka, co tam nam 2 czy 3 misje temu się pokazał. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Dobrego życia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.